Dzień dobry kochani, jest już 8 grudzień, czyli oznacza, że dziś ubieramy choinkę. Jak fajnie, wyszło nawet słońce, jest fajna pogoda w końcu. Na pewno zimno jest, ale w końcu jest słońce, bo tak było naprawdę nie do wytrzymania z tą mgłą. Więc co, dopiero co wstałam, jest 11 chyba, nie wiem, zaspałam po prostu. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale ja bym tak naprawdę spała jeszcze ze parę dni, ale nieważne. No i co, nic, zabiorę się do śniadania i my zobaczymy się później. Pa! I jest już choinka z nami i wszystkie dekoracje teraz będziemy otwierać. It's December again, I can't believe it. Whatever happened to the rest of the year? It went by so fast, I barely did see. I tu nasze dekoracje świąteczne gotowe, żeby pójść na naszą choinkę. Nina już jest. O, jest cała nasza choinka. W zeszłym roku jakoś mi lepiej wyszła, ale i tak ją lubię i oczywiście jest też trochę Polski na choince. Bombki kupione w bombkarni w Warszawie w zeszłym roku. Więc Polska też jest na naszej choince. Powiedzcie, jak się podoba. Ona jest wielka, ogromna. I żeby nie było, to też tutaj zrobiłam taki świecznik swój mały. Może zgaszę. O, będzie lepiej widać. Tak. Ziemieć mały zrobiłam. I tutaj lanterny położyłam przy sofie. Tutaj muszę zmienić światło, bo chyba one lepiej wyglądają białe, a tam są takie czerwone z bombkami też. Więc będzie zmiana z nimi. Jak wygląda od kuchni życie vlogerki? Właśnie skończyłam dla Was nakręcić filmik i teraz Wam pokażę moje ustawienie, bo jest no naprawdę śmieszne. Czyli tak, teraz jesteście na moim łóżku. Jak widzicie, tutaj jest kamera, która nas nagrywała. Może... O! Teraz będzie widać, będziecie mieli dwa strony. Tam jest kamera, która nagrywałam, tutaj jest lampa, która normalnie stoi tutaj na, u mnie na, w sypialni, a tutaj jest lampa, która normalnie stoi w salonie. Tu jest mój iPad, ja tutaj mam leginsy bez skarpetek i tam swoje a la klapki. Tutaj jest herbata, bo skończyłam właśnie nakręcić czas na herbatę i tam są moje skarpetki. Ale chciałam Wam to pokazać, bo to jest normalna, to jest lampa z IKEA, po prostu normalna, a ja tutaj używałam właśnie papieru takiego, który się używa do piekarnika, więc tak wygląda od kuchni życie vlogerki. Hej! Jest już... ósma, dochodzi, tak, ósma. Ja tu tutaj się pliki wgrywają do dzisiejszego vloga, do filmika, który nakręciłam. I co, tutaj oglądam Vlogmas. Znowu pokazuję Ninę. Kurde, fajnie, że za każdym razem jak Wam coś pokazuję, to Nina jest. Dobra, nieważne. Klimat jest już świąteczny. Klimat już świąteczny, choinka jest. Się świeci, się nie sfokusuje. O, tak. Świeci się choinka. Tam wszystko innego się świeci, fajnie jest. I co? No nic, po prostu zaraz zabiorę się do kolacji. Mgła wróciła. Dosyć ją. Dobra, nieważne. Zabiorę się do zrobienia jakąś kolację, bo jestem sama w domu. Giuliano jest ze swoim bratem, więc mam cały wieczór dla siebie. Nie wiem, ja tak bardzo lubię czasami mieć taki wieczór tylko dla siebie, żeby zrobić to, co chcę, co mi się chce, żeby po prostu no, zajmować się swoimi rzeczami. Nie to, że jak jestem z Giuliano, tak nie jest, bo każdy ma swoje chwile, gdzie się zajmuje właśnie swoimi rzeczami. My najwięcej to siedzimy właśnie tutaj na sofie, jak ja teraz, obok siebie i robimy różne rzeczy, więc każdy robi swoje, ale jesteśmy razem właśnie blisko, ale czasami właśnie tak mi brakuje, jak brakuje mi, jak byłam u rodziców i mogłam po prostu się zamknąć u siebie w pokoju i zrobić właśnie to, co lubiłam, co mi się chciało i po prostu tak, czasami tego mi brakuje, więc po prostu jak mam takie wieczory, to lubię tego, bo czuję się jakbym była u rodziców, tylko że muszę kolację sobie zrobić z tym. Więc nie wyobrażam sobie, jak przeżyję, jeżeli kiedykolwiek będę miała dzieci. Na pewno jakoś się przeżyję, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dobra, nie czasu o tym myśleć teraz. Dobra, więc zabiorę się do kolacji, a my się zobaczymy później. Pa! Więc taka sytuacja, pół awokado, druga połowa w lodówce, 2 jajka i łosoś. Wiem, że nie powinno się jeść to razem, ale ja jestem tak głodna i tak mi się chce obu, że po prostu stwierdziłam, że jednak będę niegrzeczną dziewczynką i jem jedno i drugie, bo po prostu jest mi tak bardzo głodna jestem i zrobię z tym jakieś kanapeczki, bo jak jestem sama, to tak za bardzo mi się nie chce gotować za bardzo, więc tak. Czyli pół awokado, trochę cebuli, pieprz, sól i trochę oleju i zmiksujemy. Nasza masa już gotowa do smarowania. Teraz zabiorę się do zrobienia jajek i do tostów. Czyli tak wyglądają moje kanapki. Tu jest łosoś, tu są jajka, tam są resztki dekoracji świątecznych i zaraz włączam YouTube'a i dalej z vlogmasem. Był Mikołaj! Smacznego! Czas na napisanie kartek. Dużo tego jest. Bardzo, bardzo dużo tego jest. Ale dużo mam rodzinę, więc no. Tak wygląda. Więc co? Zabiorę się właśnie teraz do tych kartek i chyba będę już się z Wami żegnać, bo chcę jeszcze skończyć zmontować właśnie vloga, żebyście mieli jutro rano do zobaczenia, do oglądania znaczy. I co? Jutro wracam do pracy, ale tylko 3 dni. Dobrze, że tylko 3 dni, bo będą ciężkie te 3 dni. Ja już bym chciała, żeby święta były, żebym mogła się trochę po prostu, o tak się, tam moje pranie, przepraszam, chciałabym tylko po prostu się trochę, chciałabym trochę odpocząć tak naprawdę, nic o niczym nie myśleć i tak, ale nie da się chyba, więc żegnam się już z Wami, dziękuję za bycie ze mną dziś i zobaczymy się jutro już z następnym filmikiem. Pa!